nagrać ten film. Człowiek postanowił z tego powodu, że posłuchajcie. Play sytuacji, jaka mnie dotyczyła i może dotyczyć każdego z Was, a więc uwaga. Oraz podczas tego problemu, jaki dotyczył mojej osoby, gdzie kasa z konta mi po prostu znikała. Firma Play, podobnie jak i ta oszustystyczna Orange, one tak konkurowały, konkurowały. Jak dziad z gadem. Napotkałem dużo różnych ciekawych tematów, gdzie ludzie szukali pomocy, też związanych z tą samą siecią komórkową. I temat ten dotyczyć, jeżeli macie telefon w Playu, no to warto, abyście mieli się na uwadze, dlatego że dużo, bardzo dużo takich problemów z kasą, z internetem, gdzie po prostu to, co Wy za coś zapłacicie, znikało. I warto to mieć na uwadze i pilnować. I zaraz powiem Wam dokładnie, o co chodzi. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Proszę bardzo, oglądać, słuchać, podziwiać, komentować. Kupiłem dwa doładowania do Playa, te takie zdrapki zwykłe, które doładowują Wasz telefon, powiedzmy na za piątaka, że 5 dni macie bezpłatnie do wszystkich osób w Playu. Zdrapałem, doładowałem ten telefon, przyszedł mi SMS kodem, przyszedł mi SMS, dziękujemy za doładowanie telefonu kwotą tam taką i taką. Twoje konto jest ważne, czyli to po prostu jak doładujecie telefon, zawsze Wam takie coś przychodzi, taki dymek na smartfon. No i normalnie rozmawiam sobie przez ten telefon po jakimś czasie, a to jeszcze warto wspomnieć, że na telefonie wcale nie miałem zero, bo ja nigdy praktycznie zera na koncie nie mam, tylko mam dosyć dużo kasy, a że chcę sobie nagle gdzieś do Playa ludzi dzwonić, bo mam jakieś sprawy, no to sobie telefon doładowuję, żeby tam mi z tego konta głównego nie ryżnęło za dużo kasy. No i po prostu po jakimś dłuższym czasie, no kupiłem doładowanie, przyszedł mi ten kod, zacząłem sobie dzwonić, a potem patrzę, gwiazdka w jeden krzyżyk, czyli sprawdzacie, ile macie na koncie, patrzę, kasa wsiąkła. I to nie tylko te 5 zł, tylko dużo więcej, bo się okazało, że nie ma darmowych minut. Z jednej strony katolicy powinni się więcej modlić, a z drugiej strony uważać, żeby ktoś tu nie okradał. I odpuść nam nasze... I doładowanie nie ma, mimo że SMS przyszedł, dziękujemy za doładowanie. Tej kasy tam nie było, w ogóle nie było śladu po doładowaniu. I to nie jedne, tylko dwóch lub trzech, jak mam teraz powiedzieć. No i oczywiście reklamację składałem do Playa, oni powiedzą Wam, za co widzieli mi, to jest zgodne z aktem. No nie ma tam zdrawki, żebyśmy mogli mieć ten dowód. No to... Teraz i w godzinę śmierci naszej... No to twój problem. Kto trzymał po prostu te zdrawki? No chyba nikt, bo nikt tego nie zbierał. Nikt się zbierał te zdrawki, te śmieci po prostu się wyrzuca. No i no tak, ja straciłem tych aplikacji ze strony, na pewno dwa doładowania miałem takie, które poszły w pełni i mi z konta głównego jeszcze kasa uciekła, no to tak naprawdę to było dużo więcej niż gdyby mi po prostu wyparowało. No i sobie zacząłem czytać na forum Play, na pomocy Play, że w tym przypadku nie wiem, czy tylko ja jedyny taki byłem, po prostu rada pierwsza. Sprawdzajcie, jak doładowanie macie, przyjdzie Wam SMS-em, czy ta długość Waszego konta wydłuży Wam, w moim przypadku rok wydłuża każde doładowanie konto, czy nawet pisało, że o rok, kolejny rok, wtedy dzisiaj będziecie mieli wydłużone konto. A jest dla kontowej wyznaczone, jak sobie sprawdzić, czy doładowanie weszło na Play 24. W rzeczywistości doładowania tego nie ma, a powinno się pojawić praktycznie od razu. Na to, co się dzieje, to warto już odmerać. Teraz naprawdę będę na to uważał. Inna sprawa, co też nie dotyczyła przerejestracji numeru, dodawania numeru do swojego konta, musicie to zrobić kilkakrotnie. To nie jest żadna rzecz, że na nim tracicie kasę czy coś takiego, tylko czasami może być taki, że dodacie numer do swojego konta drugi, no i po prostu ten numer niby jest, dzisiaj jest, korzystacie z niego na Play 24, mówimy teraz. No i na drugi dzień już go nie ma, nie ma w ogóle śladu po nim, jakbyście go już dawali. Musicie to robić jeszcze raz. Aczkolwiek na Play 24 znalazłem jeszcze często kilka takich tematów, że ktoś miał taki problem, że po prostu dodał swój w ogóle numer na Play 24, tam założył sobie konto, a to konto całe zniknęło, jakby nigdy nie było założone. Czyli cała historia połączeń, ponazywane numery, po prostu tej osoby się zniknęły. Także to warto mieć na uwadze, żeby po prostu sobie sprawdzać, czy to wszystko dobrze mieści. Kolejny problem, który znajdziecie na wielu forach, a szczególnie na tym mówię Play 24, forum Play, dlatego że tam wiadomo najlepiej się źródło udać z problemem. Jest takie coś, że kasy macie na koncie i z konta waszego gwiazdka to jeden sprawdzacie kasę, ale macie to jeszcze zmienić. Kiedy nie zmienicie żadne koncie, tylko najwyjmijcie, nie macie żadnych usług włączonych, co miesiąc was płacą, no to ważna jest rzecz, taka uwaga.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Prowadź Maryjo, i pełna zniknęło. Ktoś tam pisał, że no, miał takiej kasy i nagle mu zniknęło, i więcej zrobiła i tak nie mieli wcześniej. Święta Maryjo, Matko Boża, no to też warto sprawdzać, że sobie jakoś przeliczać, to ile wydajecie. Teraz i w godzinie śmierci naszej. No, bo ufać, bo dzisiejszy czas będzie mała. Ściągnąć sobie taką aplikację, która będzie Wam liczyła długości połączeń, nie tylko Waszym telefonem, tam, że rozmawiamy, sam jesteście ciekawe, bo myślę, że daliście się na to połączenie i tak dalej. Są takie aplikacje, które będą Wam liczyły czasy połączeń, ile ten którzy się czas połączeń mógł Was kosztować, czyli jakie są było, ile kasy na Androidzie, każdy sam taką jakiś czas terminalu, musiał znowu puszczać z jednej strony, dobrze coś pilnować, czyli pilnować tych, kogo macie swój numer. No i czwarta rzecz, która jest dosyć istotna i często się powtarza, to ktoś, że ma jakieś transfer gigabajty na playu, no i miał powiedzmy sobie jakąś gołę 2 giga do wykorzystania, nagle mu nie wiadomo gdzie wsiąkło powiedzmy 500 mega, po prostu gdzieś wyparowało, w menu właśnie internetu podobno mu wyparowało. I tam są różne do tego odpisy oczywiście, ale warto mieć na uwadze, jeżeli wiecie, że macie i korzystacie z internetu, no to pilnujcie się, ile Wam naprawdę wyparuje, możecie sobie ten listnik tych danych wykorzystanych, aby mieć to na uwadze. Dlatego, że ja też jak teraz niedawno kupowałem transfer 2 giga na 30 dni czy coś takiego, w każdym razie 2 giga pakiet kupiłem, w ogóle internetu nie włączałem nic praktycznie, w ogóle z internetu nie korzystałem, się zrobiło 1970 mega już do wykorzystania, mimo że w ogóle online tego nie zrobiłem, a żadnego aktualizacji. Po prostu dzisiaj to też pamiętajcie, że nasze było gigabajty, puszczamy nasze może widać czasami wyparować. Ale ten film nie nagrałem z tego powodu, żeby Was ostrzec, żebyście mieli na uwadze z tymi doładowaniami, czyli po prostu, no powiem Wam szczerze, że ja nawet zacząłem się zastanawiać, a może to jest jakiś algorytm taki ciekawy, że ktoś ma dużo kasy na koncie, jak doładuje czasami jakimś drobiakiem. Módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej. Bo dziwne, bo powiem Wam, że do doładowania ze zdrami kupiłem w dwóch różnych miejscach, w dwóch różnych miastach nawet kupiłem. Po jeden, chyba był po tygodniu, jeden po drugim. Na pewno to dwa miesiące. No i po prostu nie ma po nich śladu. W dwóch różnych miastach różne zdrami. I dwie zrzędy po prostu nie ma śladu. Pani, to jest jakaś dla mnie dziwna rzecz. No ale mniejsza z tym. Pamiętajcie, pilnować, ile macie kasy na koncie, ile wydaliście, dobrze do takiej kontroli ściągnąć aplikację. Tak samo pamiętajcie, żeby kontrolować gigabajty, jakie Wam tam się ciągną, czy Wam wyładują więcej. Tak samo jak kasy z konta, akurat mnie kasa bezpośrednio nie dotyczyła tylko doładowania i ewentualny transfer. Natomiast no, z tym, że kasa z konta czasami nie ubywa, to też warto powiedzieć. Jeszcze inna sprawa, która też dotyczyła korespondencji mojej, to mianowicie wysyła się SMS-a z telefonu, u mnie pisze wysłane, a do tej osoby już nigdy nie dotarł taki SMS-a na kasę z konta. No to tak miałem 3-4 razy miałem taką sytuację. Święta Maryjo, Matko Boża. Moi drodzy, tyle. Jeżeli ktoś z Was chce coś dodać, co Was dotyczyło w tej chwili, jakieś problemy jakieś takie nietypowe, wręcz dziwne, że się stały, to podzielcie się tym w komentarzu poniżej, a może ktoś z Was zna rozwiązanie, jakieś przyczyny, dlaczego tak się stało, no to też ja szukam u Was porady, bo w wielu dziesiątkach, naprawdę stron i setkach tematów, jakie przeczytałem, to tylko znalazłem jeszcze więcej ludzi, którzy szukają pomocy i nie znaleźli na to rozwiązania. No i takie pytania, no to wiadomo. Każdy by chciał jakąś znać odpowiedź na tego, a nie jakąś lakoniczną, powiedzmy mechaniczną, niemalże z biura. Dzięki za uwagę. Teraz jest godzina śmierci naszej. Zwykle zaczyna się niewinnie. Wystarczy polubić jakąś stronę na Facebooku, udostępnić post lub wykonać inną prostą czynność. Zasadkę można zauważyć nieco później, gdy organizator podejrzanego konkursu ogłasza listę zwycięzców. Na co uważać? Jak nie dać się złapać, nie stracić pieniędzy? Ja nazywam się Mateusz, to jest Spider z WebTV, a Ty oglądasz odcinek o najpopularniejszym oszustwie na Facebooku. Zapraszam. Oszustwo to przybiera często różne formy, ale zasady działania się powtarza. Dlatego jeśli raz ją poznasz i zrozumiesz, na czym polega, to nawet jeśli oszuści zmienią nieco strategię i spróbują podejść internautów w inny sposób, to Ty już będziesz bezpieczny. Zwykle zaczyna się od strony, która na Facebooku organizuje jakiś konkurs dla fanów. Może to być młoda strona, którą założono zupełnie niedawno. Często w takich wypadkach oszust kupuje trochę polubień, aby uwiarygodnić swój konkurs. W innych wypadkach oszuści kupują całe strony, które już mają jakąś grupę fanów.
Zdarzają się też przejęcia, czyli po prostu kradzieże stron, które następnie są wykorzystywane do przeprowadzenia tego oszustwa. Konkurs zwykle jest szybki, bo oszust musi się ścigać z czasem. Zorientowani w temacie użytkownicy Facebooka mogą zgłosić moderacji taką stronę, a pod napływem wielu podobnych sygnałów może zostać ona zablokowana lub usunięta. Oszuści śpieszą się również dlatego, żeby na swoich ofiarach wywrzeć presję w postaci nadarzającej się wyjątkowej okazji, z której aż żal nie skorzystać. I tak powstają fikcyjne konkursy, podczas których rzekomo do wygrania są ubery, wódki dla dzieci, bony towarowe do popularnych sieci handlowych, a często również bilety związane z popularnymi w danej chwili wydarzeniami, np. Euro 2016. Oszust ogłasza konkurs, wyznacza czas wygrania, zwykle 24 lub 48 godzin i zaprasza do wzięcia udziału. Zwykle użytkownicy są zachęcani do polubienia strony, udostępnienia kitu konkursowego. W ten sposób informacja o konkursie zatacza coraz szersze kręgi i dociera do kolejnych użytkowników Facebooka, którzy są potencjalnymi ofiarami oszustwa. Po określonym czasie oszust podaje wyniki i okazuje się, oszust na oszuście, czyli widzicie Państwo, jak dużo jest oszustów. No. Oszust oficjalny, oszust nieoficjalny. Bardzo dużo jest oszustów. Nawet tutaj mówili, że to świadkowie Jehowy winni, ale to jeszcze nie jest ten czas. Na świadków Jehowy jeszcze naskoczą, jak religie w ogóle będą skasowane. Dopiero potem powiedzą o świadkach Jehowy i do świadków Jehowy, że to jest wszystko wasza wina. Ale to jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, bo to dotyczy zagłady nierządnicy za apokalipsy, czyli zagłady religii wszelkich. No, atak na religię się szykuje, wszelką religię. No, oczywiście, że świadkowie Jehowy przetrwają to wszystko. Także widzicie Państwo, oszust znany, oszust nieznany, oszust pojedynczy, oszust zbiorowy, oszustów wrót. Przecież świadkowie Jehowy nie blokują stron internetowych, tylko mogą zgłosić świadkowie Jehowy, ale nigdy nie blokują. A oszuści mówili, że to z Berlina, z Niemiec, świadkowie Jehowy ich strony zablokowali. Bez sensu. A odebrany kod przepiszą do odpowiednio spreparowanej strony internetowej, padną ofiarą oszustwa. Teraz już wiesz, jak działa jedno z najpopularniejszych w ostatnim czasie oszustw na Facebooku. Pamiętaj, że może przybierać różną formę, ale ostatni etap zwykle jest taki sam. Trzeba wysłać niewinnego SMS-a, który zapisuje do drogi usługi. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i koniecznie podziel się tym filmem ze znajomymi oraz rodzicami, którzy może nie są wiedzi do komputera i istnieje większa szansa, że padną ofiarami takiego oszustwa. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Czyli że oszustów wrót. Nieraz zastanawiałem się, dlaczego wchodząc do supermarketu zamiaru kupienia jednej rzeczy, wychodzimy z torbą na zakupu. Okazuje się, że sprzedawcy stosują szereg technik, które mają nas podświadomie zachęcić do kupna większej ilości produktów. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym premierowym odcinku Jest Zapraszam.